Hej, witam was w kolejnym odcinku Shake and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy. Czemu? Troszkę golda z kalendarza dostaliśmy, a jutro dostaniemy. Więc jest dobrze. Przypominam wam o łapeczce w górę, komentarzu. Subiku, jeśli go jeszcze nie macie. Też o wsparcia na PC-ta i disk. Tam wszystkiego się dowiecie, jak sytuacja u mnie wygląda. Zachęcam. Nagrywam to we wtorek, bo później niestety nie będę miał czasu nawet po czwartku. Absolutnie, więc jeszcze dzisiaj nagram odcinek z Maga, żebyście mieli na czwartek, a w piątek się zobaczy, co tam będzie się działo. Już więcej wiecie, jak to wygląda. Tutaj sobie odbierzemy wszystko, co możemy. Za jeden dzień wrota ziemi się skończą na poziom 12, polecam raczej na tę 12, żeby tutaj nam te ataki lepiej szły i więcej duszy zbierały. Zaczniemy sobie może od jakiegoś ataku na arenie. Nie mamy tutaj jakiegoś takiego przeciwnika, którego pewnie byśmy pokonali. O, akurat się udało. Cóż za fantastyczny wynik. Tutaj może sobie resetuję, niech już nie leci. Następne, możemy sobie nakarmić pupile to, co możemy, więc tutaj Omnibus. Tutaj nasz jednorog też coś stanie. Tutaj trzymamy jedzonka na Rokitka. 16 śliwek jeszcze mamy, więc Wydrowir coś tutaj dostanie. Mrok i Painkiller, znajomy, dobry znajomy z 30. No i będzie ciężko go pokonać, bo on tutaj pewnie będzie miał już 200 mroku, więc pewnie puści sobie mrok na mrok. Ale to za sekundę, chwilę. No dobra, także mamy to ogarnięte. Jeszcze zobaczę, jaki jest plakat. Akurat pokonać gracza w pupilach, więc idziemy mrok na mrok. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Siorb 100 na siorba 100. To standardowo jest lila ryś. U nas tak samo. No i teraz bum 35 nie dał rady lila rysiowi. I zobaczymy, jak ten nasz jadun sobie poradzi z jego jadunem. Statystyki takie same. No i niestety przegraliśmy. Ale to nic, najważniejsze, że na znajomego się nic nie dzieje. Absolutnie nic nie dzieje. Mam nadzieję, że tutaj jakąś walkę uda nam się wygrać. Jedną z tych czterech pozostałych robimy plakat. Także to mamy ogarnięte. Jeśli chodzi o kibelek, to co my mamy ciekawego? 800, to wrzucamy jeszcze. Not. Niech on sobie tutaj siedzi. 695 na 800. Wiemy sobie o tych chyba, że będziemy musieli wrzucić epika. Tutaj w gabinecie naszej Niki. No to jak zwykle nie mamy nic dla niego. Wiemy tutaj, coś nam się tu świeci. Obrona, to od razu pupila sobie strzelmy. Niech już będzie. Idziemy na awkę, bo tutaj chyba nic ciekawego nie było w zbrojowni ani w gabinecie magii. Dokładnie nie do złotych 15 to nikt nam nie robi. Więc idziemy na awkę. Oczywiście szybki odcinek będzie. Nie będziemy się tutaj zastanawiać nad przedłużaniem. Też czas na to nie mam. Tu fajny naszyjnik. Chyba sobie weźmiemy, wiecie, jest prawie 4 miliony. Versus 1 milion, nawet nie cały expo, więc weźmy sobie, zróbmy tak. Zarzućmy sieć na golda. Mam nadzieję, że tutaj dosyć ciekawe misje nam się będą pojawiać. Jest kolejny naszyjnik, ale tym razem jest słaby. Po prostu sobie kątkę. Tutaj jest rozmontowanie jakieś, ale myślę, że jednak będziemy. Tutaj czerwona to chętnie. Jakieś buty za 1 900 000, ale piątka jest lepsza. Jest kolejna jeżyna, więc tutaj nakarmimy najmniej sobie
miasta, więc nie jest nie ma tragedii. Zrobimy tak. Dwójka za 200, nie wie. Piątka za 2300 też spoko. Dyszka, ok. I nawet powiem wam szczerze, że nie bardzo chce mi się komentować teraz tą sytuację, ale kto tam wie, co tam się u mnie dzieje, to wie dlaczego, ale odcinek musi być. Wiemy sobie daily od czerwca, więc prawie, może nie prawie, tylko już wokół mnie. Chciałbym trzymać tą pasę jak najdłużej. Oczywiście, jeśli wypadnie coś takiego ekstremalnego, jeszcze bardziej ekstremalnego niż w tym momencie, no to będzie problem. Chociaż tutaj podejrzewam, że problem z piątkiem może być bardzo znaczący. Jeśli może w piątek nie uda nam się utrzymać tego daily, bo to jest bardzo, bardzo możliwe. Więc gdyby jednak w piątek okazało się, że nie ma odcinka, no to po prostu przez te najbliższe dni nie dałem absolutnie rady. Nie miałem możliwości nagrać choć jeden. Mam nadzieję, że zobaczycie, dlatego dzisiaj załatwiam dużo, dużo spraw, ale też właśnie nagram dla was 3 odcinki, żeby zapas do czwartku, bo dzisiaj wczoraj dostaliście wojownika z wtorku, dzisiaj dostajecie zabójcę z wtorku, a w czwartek dostaniecie maga z wtorku. No i to będzie i tak, akurat nic się na Unshakesach nie dzieje, bo nie ma eventu. Tam za dużo nie przegapicie. A w piątek będzie event i nie wiem, co tu się uda podziałać. Może uda się zrobić odcinek rano. Jeśli się nie uda zrobić odcinka rano, to po prostu może dopiero wieczorem, jak wrócę z pracy, uda mi się coś nagrać i wrzucić dopiero wieczorem. No nie wiem, zobaczymy. Wszystko się wydarzy w piątek, jak to będzie wyglądało. Też nie chcę tutaj mam rzucać słów na wiatr, że na pewno jak, bo nie wiem, absolutnie nie mam zielonego pojęcia, czy uda mi się to zrealizować, co składam. 7 za 3, 200 może być. Truskawka, otrzymamy truskawki, oko. Czerwona. Wiemy, dyszka za prawie 6 milionów, to też jest fajna linia. Raczej nie wbijemy dzisiaj poziomu, niestety. Chyba, że udałoby nam się pokonać jakiegoś lożka, to wtedy szansa by jakaś tutaj większa była. Może poszukamy sobie jakiejś broni jednej. Na pewno by to nam trochę pomogło. Tutaj z lożkami weźmiemy rozmontowanie i to. Bo te bronie już są tak stare, że no, wołają o pomstę do nieba. Więc wypadałoby coś tutaj znaleźć mimo wszystko. Trochę tych grzybów jest, nie za dużo, ale jest, więc może coś tutaj podziałamy, żeby tą broń znaleźć, a może awki nam wyleci, może kto to wie, jeszcze nie zakończył się dzień, jeszcze mamy szansę właśnie zdobyć, może jakiś epik się trafi akurat, niespodziewany misji, w razie śliwki się trafiają. Czerwona na golda, dobra, weźmy tam golda. Jest 5. Czy dostaniemy 2 za 4 miliony? Obawiam się, że nie. Więc weźmiemy tą 7. Nie będziemy ryzykować dzisiaj. Idziemy. 11 piwko tutaj już. To jest rozmontowanie. To jest za mała wartość. Bo pociołka. Tu jest jakaś broń plus 90. Ale nie ma dziury, nie ma nic,
Olewamy. Tu jest kolejna broń. Na 1 800 000. Tu jest coś za 2 miliony. Nie wiem, no ciężko wybrać tu jakąś misję. Weźmiemy tą piątkę mimo wszystko. I to sobie wrócimy na rozmontowanie. Chociaż to była nawet spoko broń. Tutaj dwójkę za 1 300 000 sobie przygarniemy. I teraz liczymy na jakąś siódemkę. Dwójka będzie. To zaraz może jakąś piątkę. Nie, też dwójka. A teraz bierzemy piątkę za 5, bo i takiej na pewno nie dostaniemy. Możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin, bo dlaczego by nie. I mamy to, mamy zrobioną awkę, 39 milionów brakuje, więc zakręćmy sobie kołem. Może coś się uda zdobyć, 3 grzyby, trochę expa, 6 grzybów, jest broń. Niestety tylko do rozmontowania. Śliwka, jeżyna, naszyjnik. Naszyjnik, no słaby, ale wrócimy do kociołka. Trochę drewna dostaliśmy. Znowu gold, nieśmiertelka. Okej, okay, no nieśmiertelka jest spoko. Co my mamy tu dalej? Exp, no dobra. 106 baniek. Poszukajmy sobie tej broni mimo. Pierwsza broń, inteligencja, wytrzymałość. Tutaj bez runy to nie patrzymy. Bez runy nie patrzymy. Bez runy nie patrzymy. Bez runy. Siła. Szkoda, że siła. Tutaj jest coś. Siła, wytrzymałość. Siła, inteligencja. Siła. Zręczność, wytrzymałość. To może nie byłoby takie głupie. Szczerze mówiąc, runa lepsza. Plus 90. Tanie. Ale chciałbym chyba na samą zręczność. Chciałbym broń na samą zręczność mimo wszystko. Spróbujmy jeszcze coś. Bez runy. No tutaj na zabójcy jest jeden taki podstawowy problem, że ciężko znaleźć. No jest spoko broń, tylko że runa trochę gorsza. Ale weźmiemy. Wrzucimy tutaj do niej beryla. To na razie zostawimy tu. Jedną broń mamy. Zobaczmy, może jeszcze znajdziemy drugą. Jest zręczność 800, znowu słaba runa, ale weźmiemy. Tu mamy 322, to tutaj założymy 338, nie, założymy 340. Założymy 340, troszkę HP nam spadło, ale odzyskaliśmy dwie bronie, więc możemy sobie je jutro na spokojnie rozmontować. To sobie wrócimy na razy 6. I tą drugą broń też sobie wrzucimy na razy 6. Ok. Teraz trzeba będzie je zaczarować. Więc zróbmy to tak. Tak się uda, nie? Więc musimy jedną broń zdjąć. Teraz ją zaczarować. Ok. Więc to mamy w ten sposób. Która jest lepsza? No ta z berylem powiedzmy, że jest lepsza na ten moment. Więc zostawimy ją na tym. Rozdajmy sobie. Zobaczmy, czy w ogóle wszystko mam zaczarowane. Chyba tak. Tu jest wszystko. To musimy mieć. Mamy. Więc rozdajemy sobie 9 statystyk. Możemy iść spróbować portal. Albo najpierw locha. Spróbujemy pokonać tą Brigitę. No to nie będzie ta próba. Bardziej, że ona tutaj zawaliła tyle krytów. No nadal potrzebujemy dużo, dużo krytyków tutaj na nią. Najlepiej, żeby ona nie waliła krytów.
najważniejsze tutaj w tym temacie. Tyk. No super, udało się. Mamy kolejny item, pasek za 10 baniek praktycznie. Więc po prostu wyrzućmy to. To jest plus 18, więc mało. Zobaczmy ile ukusi da, plus 8, więc też rewelacja. Więc zróbmy to na razie tak. Mamy ten 352 poziom. Możemy sobie teraz Mega Balroga strzelić. Jakieś 13 baniek chyba nam siadło, więc nie jest najgorzej. No i chciałbym pokonać tego Slendermana. Z nowymi brońmi powinni wziąć. 38 milionów. Jest duża szansa na to. Powoli te szanse maleją. No ale się udało. Udało się. Więc mamy kolejny portal przed sobą. I to jest najważniejsze. Teraz też dosyć łatwo powinno nam iść z naszymi przeciwnikami na arenie, bo zmieniliśmy bronię. Powinno iść też zdecydowanie łatwiej. Możemy sobie też tutaj uzupełnić menadżera areny. Niech on tutaj się zbiera na spokojnie. Więc to będziemy mieć też z głowy. I teraz na pewno przez te 3 dni nie będę ja tego tutaj ruszał, bo po prostu nie będę miał absolutnie na to czasu. Więc to się tutaj niech zbiera. I mam nadzieję, że coś tutaj nam się uzbiera dosyć ciekawego, żebyśmy mogli 3 dni zresetować. Dobra, tu mamy jeszcze kilka plusików i będziemy w domu. 2800, 2900 wskoczy na popcornie. Powinno wskoczyć. Dobra, świetnie, więc to mamy. Tu mamy 140 milionów drewna. To jeszcze hazardzistom daliśmy. Więc rzućmy. Od razu zyskujemy 2 miliony drewna, więc to też jest spoko. Tutaj może odłamki. Dostajemy kamień. No to próbujemy odłamki. Daliśmy spoko. No to tu drewno. O, 9 milionów, spoko. No to może dusze. Ach, niestety. No tutaj kamień. Dziękuję. Odłamki. No klepsydry, ok. No, niech będzie drewno. Kolejne 10 baniek. I co? I klepsydry, niestety. No i dawaj to drewno. Niestety się nie udało, także i tak 7 na 10 wygranych. To uważam, że jest bardzo dobry wynik. Możemy spróbować tego kogoś sobie pokonać. I pójdziemy z ziemią, bo tutaj nic innego raczej nie wygra. Torp 45, więc tu będzie kicior. Więc tu jakaś szansa mimo wszystko jest dalej, że to wygramy. Jadąc 190. No dobra, udało się. To jest najważniejsze. Bo plakatik mamy zrobiony, już nie musimy się stresować. Absolutnie niczym. Więc tutaj 19-19 spróbujmy. Niestety się nie udało. No troszkę nam spadła ta wytrzymałość teraz. Też przez tego beryla przy okazji, no bo 508, więc nie mamy tutaj szczęścia, nie mam, ale w sumie nie wiem. Nie spadła nam wytrzymałość, tak? Tylko przez to, że daliśmy bronie jednostatowe. No ale no zdecydowanie lepsze, zobaczcie, 50, 50, 90. Więc trzeba było wymienić te bronie. A teraz myślę, że jeszcze na spokojnie coś tu by nam padło. Na pewno to 13 piętro by nam powinno paść bez problemu. Spróbujmy nawet, ale nie, bo to da pika. Więc to nas raczej nie interesuje w tym momencie. Chciałbym pokonać tutaj tego podłego liściokrupę bardziej. Ale on też nam tutaj może coś dać. Takiego. Ale to raczej dla pachołków coś tu może dać, więc sobie możemy to nawet podmienić, jak się uda. 8 milionów, dobra, pokonany, więc jest dobrze. Coś na siłkę, jakieś budki, więc zobaczmy. Plus 60,
No jak najbardziej, myślę, że możemy sobie podmienić, nawet damy mu ten czarny klejnot i jest spoko, mamy to kolejne rozmontowanie, więc po tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się cieplutko i na razie.